Okej, dzisiaj Wam pokażę taki filmik na temat Lumii 930 z uszkodzonym dotykiem. Może to się komuś przyda, ponieważ kupiłem płytę do Lumii 930 i okazało się, że ma uszkodzony element, który odpowiada za dotyk. Teraz Wam pokażę, co to jest za element na schemacie. Dokładnie ten N4202. W moim przypadku go w ogóle nie było, dlatego dotyk nie działał. Znaleźć taką część, no praktycznie tylko z odzysku jakiegoś szrota zepsutego. Ale na szczęście można zrobić prosty zabieg, który przywróci telefon do życia. Chodzi o zworkę. Teraz znajdźmy sobie N4202 na schemacie. Widzicie, tu jest ten. To jest regulator napięcia 1,8 V. I go właśnie na mojej płycie nie było, dlatego nie działał mi dotyk. A żeby zrobić, żeby dotyk działał, musimy zrobić zworkę pomiędzy A1, A2, czyli V-in, V-out, żeby zapodać te napięcie 1,8 V na dotyk. Po takiej zworce V-in, V-out dotyk działa przepięknie. Telefon właśnie się już aktualizuje do Windowsa 10, leży sobie tutaj obok koło mnie. I na szczęście płyta nie miała żadnego SIM-locka. Pochodzi z niemieckiej dystrybucji jakiejś, z tego co tam zauważyłem w informacjach. No i co? No chyba to było na tyle. Jeżeli ktoś ma taką uszkodzoną Nokia Lumię z niedziałającym dotykiem i winą jest N4202. Robimy zworkę pomiędzy V-in, V-out. Dotyk wraca do życia. I to było na tyle. Mam nadzieję, że komuś to się przyda. To będzie fajnie. Ok, dzięki, pozdrawiam.